Policja zatrzymała mężczyznę, który jest podejrzany o brutalny rozbój, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku na osiedlu Słoneczne Wzgórze w Mysłowicach. To wtedy mężczyzna miał włamać się do domu jednorodzinnego, obezwładnić właściciela paralizatorem, skrępować go taśmą, a następnie okraść. Łupem padło wtedy 800 tysięcy złotych, a także markowe zegarki i biżuteria, warte około 400 tysięcy złotych. Zatrzymany jest 36-latkiem, był uprzednio karany za podobne przestępstwa, odbył karę pozbawienia wolności w wymiarze 8 lat, właśnie za rozboje, kradzieże, włamania i posiadanie narkotyków. W chwili zatrzymania również przy nim znaleziono narkotyki, drogocenne zegarki oraz gotówkę w wysokości około 20 tysięcy złotych, co zostało zabezpieczone na potrzeby dalszego postępowania. Zaraz po rozboju złodzieja, który napadł na mieszkańca Mysłowic, próbował namierzyć prywatny detektyw Krzysztof Rutkowski. Oczywiście wskazaliśmy osoby, które mogą mieć związek bezpośrednio z tym napadem. Niemniej jednak nie chcieliśmy wchodzić w jakiekolwiek czynności i działania, które mogłyby zepsuć działania policyjne. O tym, że policjanci mają konkretne tropy w tym kierunku, wiedzieliśmy już w ubiegłym roku, praktycznie bezpośrednio po napadzie. Zatrzymany 36-latek usłyszał już zarzuty. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Trwa awaria kotła w elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Niższą temperaturę odczuwają lokatorzy około 30 tysięcy mieszkań w Bytomiu. Chłodniej jest, tak. Jest chłodniej. Kaloryfery są chłodne, no i woda też letnia tylko. Mamy zimne kaloryfery, znaczy może nieco chłodne, nie są, nie jest tak ciepło jak było od wczoraj. Okazuje się, że problem ten nie dotyczy tylko mieszkańców dzielnicy Stroszek, gdzie ciepło jest dystrybuowane m.in. z Radziąkowa. Miasto na awarię stara się reagować na bieżąco. Dziś w tej sprawie w bytomskim ratuszu zebrał się sztab kryzysowy. Rozpoczęliśmy regulacje na sieci przedsiębiorstwa energetyki cieplnej tutaj w Bytomiu, które odpowiada za przesył energii cieplnej, rozpoczęło takie działania, dzięki czemu ta temperatura, mimo że się zmniejszyła, nie została obniżona do minimum. Urzędnicy są w stałym kontakcie z firmą Fortum oraz mieszkańcami. Elektrociepłownia, w której 16 stycznia doszło do awarii, zaopatruje również w ciepło mieszkańców Zabrza. Tu jednak sytuacja jest o wiele bardziej stabilna. Przede wszystkim dlatego, że część mieszkańców Zabrza jest obsługiwanych jeszcze z kotłowni Helenka i Rokitnica, które należą do ZPS i te kotłownie działają normalnie. Dodatkowo bliższa lokalizacja wobec źródła ciepła jak na razie sprawia, że awaria w prawie 24 tysiącach mieszkań zasilanych z Fortum nie jest tak bardzo odczuwalna w Zabrzu. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie problem zostanie usunięty. Kocioł został wyłączony, wychłodzony i oczyszczony z pozostałości złoża. W chwili obecnej stawiane jest rusztowanie, które umożliwi serwisantom zdiagnozowanie miejsca awarii i przystąpienie do prac naprawczych. Według wstępnych ustaleń nieszczelność kotła ma występować około 30 metrów nad ziemią. Dziś wieczorem serwisanci mają dotrzeć w miejsce nieszczelności i ustalić dalszy plan działania. Stadion Ruchu Chorzów zamknięty. Na razie nie wiadomo na jak długo, bo decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego konieczna jest wymiana wieży oświetleniowej, której podstawa o średnicy 4 metrów pękła od wewnątrz na długości połowy. Wieża w takim stanie technicznym z uwagi na swoje duże rozmiary może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa odwiedzających stadion, stąd decyzja o jego tymczasowym wyłączeniu z użytku. Takie ekspertyzy czy badania techniczne przeprowadzane są regularnie od 2021 roku. W poprzednich latach, przed 2021 również były przeprowadzane. De facto od 2011 roku wieże są szczegółowo badane. Ostatnia ekspertyza, która do nas dotarła w piątek, to był bodajże 13 stycznia, została wykonana pod koniec roku, badania zostały wykonane pod koniec roku 2022 i wykazały w wieży numer 2 pęknięcie u podstawy słupa oświetleniowego. Nadzór budowlany dał nam czas 2 tygodni na usunięcie tej wieży, więc musimy się w tym czasie zmieścić. Już trwają prace na temat usunięcia tej wieży. W pierwszym etapie konieczne będzie usunięcie reflektorów z wieży i zabezpieczenie ich. Dopiero później będzie można zdemontować sam maszt.
Wieża mierząca 48 metrów stwarza na tyle duże zagrożenie, że poza samym stadionem zamknięty został również klubowy sklep, czyli strefa kibiców. Pod znakiem zapytania stoją więc rozgrywki w rundzie wiosennej, z których pierwszy mecz zaplanowano na 11 lutego. Demontaż masztu koliduje z wymogami licencyjnymi, dlatego też klub już szuka alternatywnego rozwiązania. Musimy być gotowi na wszystko. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu chciałby postawić tymczasowy maszt w to miejsce. Tak, żeby ten stadion był odpowiednio doświetlony i spełniał wymogi licencyjne, tak żebyśmy mogli tutaj zagrać. Natomiast trudno jeszcze dzisiaj ocenić, w jakim czasie jest to możliwe do postawienia, ile to będzie kosztować, czy będzie potrzebny przetarg, czy nie, na wykonanie tego tymczasowego masztu. Oczywiście mamy jakąś cichą nadzieję, że się to uda, natomiast patrząc też realnie musimy być gotowi na to, że będziemy musieli zagrać na innym obiekcie i takie poszukiwania zastępczego stadionu już trwają. W budżecie miasta już w zeszłym roku zostały zabezpieczone środki na rok 2023 na opracowanie planu i koncepcji wymiany oświetlenia stadionowego. To prawdopodobnie przyspieszy proces modernizacji. Wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas zniknie z powierzchni ziemi centrum handlowe Belk, jedno z pierwszych takich miejsc powstałych w Katowicach. Powstało w czasach, gdy duże sieci handlowe dopiero wkraczały do Polski. Bardzo mi będzie go brakowało. To jest bardzo podręczny sklep wielobranżowy. Bardzo często korzystam z Belga i no tam jest dość sporo innych placówek oprócz tego Carrefoura. Także no moje zdanie jest takie, że powinien zostać. Są też i tacy mieszkańcy, którzy uważają, że czasy świetności tego miejsca już dawno minęły, albo tacy, dla których Belk nie był najważniejszym miejscem na mapie zakupowej Katowic. Bo ja bardziej do centrum jeżdżę, także galeria, no najbardziej w galerii najwięcej. A jeżeli chodzi o sklepy spożywcze, no to wolę lokalne sklepiki, takie na przykład jak tutaj. Nie korzystam z marketów, chyba że potrzebuję jakąś chemię, to wtedy. Piwiarnia była i restauracja była. Ładna, duża restauracja, nocna restauracja, nie wiem, nazwa nawet, nie wiem, uciekło mi w tej chwili z głowy, ale było coś takiego. No a teraz nagle są dwa sklepy, nawet w sobotę byłem, to nawet Srebro zlikwidowali. Finalnie mają zlikwidować całe centrum handlowe. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie zamknięty Belk oraz co w jego miejscu powstanie, choć jak wynika z nieoficjalnych informacji, mogą to być bloki mieszkalne. O przyszłości zdecyduje nowy właściciel obiektu, jak i terenu. Kieruj się do Planetarium Śląskiego Parku Nauki z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I z głosem nawigacji Google Jarosławem Juszkiewiczem. To jedna z aukcji w ramach tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytując, można wesprzeć WOŚP i w ciekawy sposób spędzić czas w ciekawym miejscu. Miejscu niezwykłym, miejscu, w którym możemy przenieść się w kosmos, ale także spojrzeć pod powierzchnię naszej planety albo zobaczyć, co ciekawego można ujrzeć w atmosferze. To będzie dla mnie prawdziwa przyjemność, bo to jest miejsce bardzo bliskie mojemu sercu. Śmieję się, że gdyby w geometrii euklidesowej określić moje miejsce na Ziemi, to miejsce, w którym właśnie teraz stoimy, to jest 0,0,0. Zawsze byłem związany z Planetarium Śląskim. A to nie wszystko, bo wylicytować można również oprowadzenie po stacji meteorologicznej z udziałem znanego ze swoich trafnych prognoz pogody meteorologa Damiana Dąbrowskiego. Licytacje są też w innych miastach. Jak co roku w Jaworznie można wylicytować nazwę ronda w centrum miasta. Co ciekawe, 8 lat z rzędu tą aukcję wygrywa jedna firma, która sprzedaje zabawki dla dzieci i to ona co roku zmienia nazwę ronda w Jaworznie. Nazwać można też stawiki w Sosnowcu, a dokładnie objąć patronat nad nimi na rok. Przy stawikach stanie wtedy tablica z wybraną nazwą, ale przedmiotów licytowanych w Sosnowcu będzie więcej. W tym roku po raz pierwszy będziemy mieć też złoty, ceramiczny paszport Sosnowca. Taki piękny odlew otwartego paszportu. On niedługo będzie w produkcji. WOŚP wesprze też prezydent Rybnika Piotr Kuczera. W ubiegłym roku kosił trawnik, a w tym będzie można z nim zwiedzić rybnicki zabytkowy szpital Juliusz. Wiele można tutaj zobaczyć, wiele można odkryć, pomyśleć o przyszłości zatem zapraszam do licytowania. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku po raz 31. Finał odbędzie się 29 stycznia.
Noworoczne dziady, jukace i szlachcice, czyli postaci popularne na Śląsku, a zwłaszcza na Żywiecczyźnie. Tradycja kolędowania dziadów noworocznych tak mocno wpisała się w kulturę i obrzędy subregionu, że od 2016 roku zasila Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Aby dziady mogły w przestrzeni publicznej być nie tylko przy okazji Nowego Roku, we wtorek w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce otwarto wystawę poświęconą obrzędom. Dzisiejsze otwarcie galerii dziadów noworocznych i szlachciców w Milówce połączone zostało z krótką prelekcją na temat zrozumienia istoty tych dwóch bardzo ważnych dla regionu Żywiecczyzny grup, które pojawiają się w okresie zimowego świętowania. Tego typu galeria, jak wszystkie galerie, wystawy, pozwalają ochronić tradycje, pozwalają jako dokument przyglądać się. Są właśnie formą dokumentu, z którego zawsze możemy czerpać. Dokumentują pewien moment, pewien etap w pewnym środowisku. Dziady to zazwyczaj grupa licząca kilkanaście osób, która dla zabawy przebiera się w rozmaite stroje. Są wśród nich konie, cyganie, niedźwiedzie, diabły czy śmierć. Dzięki inicjatywie galerii będzie mógł teraz podziwiać je każdy, kto nigdy nie miał okazji zobaczyć obrzędu na własne oczy. Galeria mogła powstać dzięki owocnej współpracy z etnografami zajmującymi się zagadnieniem dziadów. W tworzenie strojów do galerii zaangażowani byli aktywnie członkowie grup obrzędowych. To oni tworzyli te postacie właściwie ze wszystkich zespołów, ze wszystkich grup obrzędowych z terenu Żywiecczyzny. Tworzyli, przygotowywali stroje po to, żeby tak pięknie wyglądały dzisiaj, żeby można było je podziwiać. Także z tego miejsca myślę, że trzeba im bardzo serdecznie za to podziękować, za to ich zaangażowanie. Galeria to jest miejsce, które poświęcone jest im, więc myślę, że to też sprawia, że oni też są dumni, że powstało takie miejsce, że ta ich tradycja, że to ich kolędowanie zostało w ten sposób jeszcze docenione. Podczas oficjalnego otwarcia galerii obecni byli przedstawiciele grup etnograficznych, etnolodzy, folkloryści, ale również osoby zasłużone dla dziadów noworocznych i szlachciców. Zaproszono również parlamentarzystów i władze okolicznych gmin. Naturalnym zagospodarowaniem tego miejsca było stworzenie takiej tutaj funkcji, takiego przeznaczenia, żebyśmy nie musieli udawać, żebyśmy nie musieli wymyślać nie wiadomo czego. Także odwołaliśmy się do wieloletniej tradycji tego, z czego Milówka i Żywiecczyzna słynie i postanowiliśmy uhonorować wszystkich tych mieszkańców naszej gminy i powiatu żywieckiego, którzy w tym czasie przejścia ze starego roku do nowego dbają o to, żeby nam przypomnieć, jakie były zwyczaje, obyczaje, z czym się wiąże końcówka roku i początek roku, jakie mamy nadzieje, oczekiwania związane z nowym rokiem. Bo to właśnie przejściu ze starego w nowy rok ma służyć tradycja stanowiąca niejako wejście w lepszą rzeczywistość. Galeria Dziadów Noworocznych i Szlachciców umieści się w zabytkowym budynku z 1922 roku.